Nie dzieje się magia, siema nara! Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejny dzień. Znowu nie było chyba z 7 dni vloga i prawdopodobnie jak obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że po pierwsze była Turcja, w której absolutnie się byczyłem. Nie miałem takiego wyjazdu od dawna, żeby jakoś chęć tworzenia kontentu mi nie zaprzątała głowy. Tak się położyłem, miałem nagrać vloga z Turcji, ale położyłem się. Pierwszy, drugi dzień się tak rozleniwiłem i tak sobie to przewartościowałem. Angelika nagrała vloga, super, czyli macie widok tego, co robimy, jak jest w naszym hotelu. Ja co miałbym nagrać? Znowu hotel i teraz tak, czy dać wam takiego samego vloga praktycznie jak Angelika, w sensie z takimi samymi scenami, czy zrobić sobie taki chill, zabawa z Charlie, spędzanie czasu z żoną. No wybrałem to, ale już do was wracam. Po drugie, byłem też w Paryżu na Fashion Weeku. Było to coś wspaniałego, ale już koniec podsumowań. A, jeszcze jedno, mam od chyba tygodnia, a przepraszam bardzo, przez tydzień wleciałem chyba 5 razy samolotem, czy 4, no 4, bo musiałem wrócić, mam zapalenie ucha i to bardzo mocne. W sensie już dzisiaj jest lepsze, ale przez ostatnie 7 dni było naprawdę mocno. I od basenu, i od zmiany ciśnienia w samolocie, więc bywało różnie z moim samopoczuciem, ale już jest dobrze. Jak mawia klasyk, to czego nie ma na kamerze, tego nie było, więc kończymy z podsumowaniem. A my zaczynamy ten vlog za 3, 2, 1. Dawno mnie nie było, więc muszę wam troszeczkę popokazywać. A więc, czy wiecie, jaka jest definicja fanki kuchni Magdy Gessler? Albo nie, w ogóle fanki jagodzianek Magdy Gessler. Czy znacie kogoś, kto jest bardzo dużym fanem jej jagodzianek? To jest moja żona, zobaczcie. A więc, otwieramy zamrażarkę. Dyn, dyn, dyn. A tam, proszę was, raz, dwa, trzy. Cztery, a było chyba z 6 czy z 8 może jagodzianek ze słodkiego słonego. Angelika nie mogła się pogodzić z faktem, że sezon na jagodzianki jest skończony, więc to zamroziła sobie. Inni mrożą burgery Drwala, a inni jagodzianki. Co to się dzieje tutaj? Chopinik. Dzień dobry. Jadłeś śniadanie już? Jadłam. Nie jadłaś? Bo ja spałam. Do tej pory spałaś? To spałaś 13 godzin? Lubisz spać, co? Mama też. Mama też spała tyle samo? No ja wiadomo, po kim to masz. Śniadanko robić? Śniadanko robić. I co jeszcze? I co jeszcze? Nie papuguj. Nie papuguj. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Nie wiem, jak to się mówi. Czy chcesz jeść? Czy chcesz konsumować? Konsumować. Czy chcesz żryć? Czy chcesz żryć? Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal, amigo? Habibi, come to Dubai! Habibi, come to Dubai! Jestem Charlie z Białej Podlaski. Jestem Charlie z Białej Podlaski. Przestaniesz małpować, czy nie? Przestaniesz małpować, czy nie? Tak? Jesteś pewna? Tak, jestem. Wiertełko! Nie! To powiedz. Przepraszam, tatusiu. Nie przepraszam, tatusiu. O ty! No ty cwania! Ja już jak szedłem tutaj do samochodu, to spróbowałem. Naprawdę bardzo dobry, ale nie powiem, że to jest moja ulubiona, ze względu na to, że każda jest moja ulubiona. Ja jestem bardzo takim miłośnikiem maczy niewymagający, bo jest to macza stworzona przez Bagiego. Bagi to jest taki chłopak, który ma swoją ekipę, nazywa się Dresscode, może kojarzycie? Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ fajną akcję zrobił, to jest jego matcha wydana przez niego, wybrał tam smaki w ogóle i chodzi o to, że cały zysk ze sprzedaży właśnie tego smaku idzie na stowarzyszenie Bardziej Kochani. Jest to stowarzyszenie pomagające opiekunom i osobom z zespołem Downa, czyli bardzo szczytny cel. Ta akcja trwa do 3 października. Jeśli chcecie spróbować maczy i jednocześnie wspomóc tą organizację, to stowarzyszenie, to przychodźcie, kupujcie macze by Bagi i wtedy wesprzecie. Ja oczywiście zostawię jeszcze link do stowarzyszenia pod tym filmem, żebyście mogli sobie coś tam powpłacać. Dodatkowo powiem wam jeszcze taką krótką historyjkę, ponieważ warto jest pomagać, bardzo warto. My często się nie płacujemy z Angeliką z tego, ale pomagamy, wpłacamy, nawet wysyłamy tam po 100 SMS-ów,
kredytów, bo nie wiem, nie możemy się zalogować do banku czy coś, naprawdę pomagamy, ale moją ulubioną formą pomocy, i jestem w stanie uwierzyć, że czasami ktoś mnie próbuje naciągnąć na pewno, ale ja mam bardzo dobry kontakt z widzami, naprawdę, ja wiem, że czasami nie odpisuję na komentarze, ale naprawdę mam was bardzo mocno w serduszku i bardzo często, znaczy bardzo, bardzo często piszą osoby do youtuberów, do instagramerów o pomoc, czasami są takie osoby, widać, że małolaty, które wyślij bliczka, to jest straszne, nie? Ale mówimy stricte o ludziach, którzy potrzebują pomocy i wyobraźcie sobie, że co jakiś czas, czy często, nie wiem czy często, ale na pewno nie rzadko, jakoś tak powiedzmy stabilnie, piszą do mnie najczęściej mamy, które mają dziecko, żebym wspomógł, nie wiem, Luka, pożycz, bo to zawsze nie jest, że daj, tylko pożycz na przykład 500 zł i te osoby naprawdę wysyłają mi swoje dzieci, wysyłają mi dowody osobiste swoje, mówią mi na przykład taką historię, że jest, nie wiem, 15 września, a że one do 3 nie mają co jeść i że proszą mnie na przykład o 500 zł. Upewniam się, oczywiście nigdy nie upewnię się na 100%, no bo jak, ale upewniam się, patrzę, czasami tyle, co te kobiety chcą, czasami trochę więcej. Naprawdę wdzięczność, jaką okazują później i chęć oddania. Faktycznie wracają po tym 15 dniu na przykład i chcą oddać. Ja mówię, nie oddawajcie naprawdę, bo to nie ma sensu. I ta radość, jaką okazują, to wszystko, więc no mówię to po to po prostu, że na każdej płaszczyźnie można pomagać, okej? Okay? Można wpłacać, można udostępniać, można pomagać na żywo komuś, można wrzucić komuś pieniążka. No w każdy sposób jest dobry, żeby pomagać. Koniec. Jakie przepiękne bukiety kupiłem. Zacznijmy od bukietu Charlie. Proszę bardzo. Takie dla mojej słodkiej córeczki. O, jest teraz oświetlony ładnie. Ładny, prawda? Myślę, że taki dla dziewczynki akurat. Ale jeśli chodzi o jesień, to jest w ogóle inny bukiet niż zawsze. Jesienny, właśnie z takim klimatem. Zobaczcie. Różne kombinacje. Zapomniałem, jak się nazywają te nasze ślubne kwiaty. Zapomniałem, ale tu mamy taki jakiś dziwny. Tu mamy takie stricte jak z naszego ślubu i w naszym ogrodzie w sumie. Tutaj jeszcze jeden. Tutaj jakieś kwiatki inne. Tutaj ozdobniki, wszystko. Tak się cały prezentuje. Zamykaj oczy. Już? Proszę bardzo. Kwiatuszki do mojej córeczki. No, jakiś taki zielono-biały. Zielono-biała. Podobają ci się czy nie? Mówisz jak z Harry'ego Pottera trochę. Zielono-biała. Tatuś kupił. Tak, bo kocham córeczkę swoją. Podobają ci się czy nie? Tak. No. Piękne orchidee tu są. Prawda? A chcesz jednego? To będzie nasz wspólny. A nie, nie będzie. Chwila. Specjalnie dałem na początku tylko Charlie. Chciałem zobaczyć reakcję Angeliki. W międzyczasie opowiem wam historię. Mam ochotę dzisiaj na straszne kiełbasę swojską. Powiedzielibyście, że właśnie taką historię opowiem przy szukaniu kwiatów dla żony, ale tak, właśnie dzisiaj mam ochotę na taką ze stoiska, no oczywiście wędzoną, dziadkową kiełbę i sobie taką dzisiaj zakupię. Podoba mi się, bo jest taki jesienny, taki inny trochę, taki zgodnie z moodem panującym na dworze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jesienny. Prawda? Ale fajny? Bo ogólnie ja nie zawsze takie lubię, bo przeważnie róże, wiadomo. Kto ci robił? No pani jakaś. A to jakie fajne. Piękne, dziękuję bardzo. O Jezus Mary. Później. Każdy ma coś dla siebie, ja też przed chwilą dostałem. Czyli się urwał? Okay. Nie, ja urwałam dla siebie. Okej. Okay. To są orchidee, wiesz jakie to są piękne kwiatuszki? A żywe orchidee. One są, zobacz, sztuczne, pozobacz. Nie sztuczne, nie żartuj. Zobacz, nie wyjmuj, tutaj specjalnie, widzisz co jest? Taki flakonik z wodą, żeby one nie umarły. A ja mam pytanie, a postawisz go tutaj czy w pokoiku swoim? W pokoiku. Mówisz jak z Gredek z Harry'ego Pottera. Nie. Okazało się, że mamy podobny gust z Angeliką. No piękne, piękne, ponieważ cały ten bukiet mi się bardzo podobał, poza kurczę troszeczkę tymi kwiatkami. Wydawało mi się, nie chciałem mówić, ale wydawało mi się, że trochę to psuje ten efekt. I Angelika potwierdziła mnie w tym. On jest tak piękny. Nie, no jest piękny, wiadomo. Ale ja sobie to wyjmę i wsadzimy do osobnego wazonu, nie Charlie? A w sumie tak, będzie ładnie wyglądało. Także robimy widzisz, troszeczkę. Bez tego od razu. No tak, tak, ładniej.
jak ładnie wygląda. Teraz idź po drugie, a ja poczekam. Ale te drugie, naprawdę te drugie chcesz? No, drugie będą o tutaj. Tutaj, tak? Nie, o tam, bo jak tu... A, bo tu jest zabawka, a tam nie ma zabawki. No. Okej, okay, rozumiem. Tutaj... Rozumiem wszystko, a więc tak jest. Tutaj jest jeden... Nie, poczekaj, nie. Jeden piesek, jedna zabawka i jedne kwiatuszki, tak? A po drugiej stronie, żeby było kompozycyjnie dobrze, żeby się wszystko zgadzało, znowu. Jeden piesek, kwiatuszek i laleczka. Lalec, ty nie zgadnęłeś! Miś, tylko myszki Miki. Ajajaj, no tak, myszka Miki. Żółwik, beczka, piąteczka, faleczka. Tym drym, wychodzę właśnie z gabinetu, a czeka na mnie śniadanie. Otóż mamy, proszę Państwa, moja żona przygotowała mi śniadanie. Naprawdę nie widziałem takiego śniadania jeszcze. W najlepszych hotelach tak nie podają takiego zestawu. Jak ten zestaw cały się nazywa? Zdrowie? Zdrowie, wigor? Proszę Państwa, mamy tutaj jajecznicę z boczkiem, balsamico. Mamy tutaj... Z pieczarkami, z pomidorkiem. Przepraszam bardzo za to uchybienie. Mamy do tego galaretkę, ogórki, cytrynkę, żeby pokropić. Mamy wszelakie suplementy, ponieważ żona zawsze o mnie dba w tym aspekcie. Woda z cytryną? Tak. Woda z cytryną i espresso. Zestaw zdrowie, wigor i uroda. Fajnie? W końcu się przydało. Ziemniaki. My nie jemy prawie w ogóle ziemniaków, ale Luka kupił ziemniaki do zupy ogórkowej. Zupy ogórkowej. Wcześniej też do czegoś kupiłeś i tyle muszek nam się zrobiło, jak to leżało tam w spiżarni. A proszę. Fajne to. I tu ma dziurki, żeby... A jeszcze chyba mamy do czegoś jeszcze, tak? Sól, salt. No i faktycznie. Hop. Sypiesz do gara. Dobre. A tu czosnek. A mamy jeszcze na cebulę? Na coś? Coś mi się kojarzy. Ty, fajne to jest. Ale no kto ma czosnek? Kto ma tyle czosnek? Aha, bo to ogólnie, że nie obrany rzucasz jeszcze. Okej, dobra. Tutaj jest ona, cebula. Ja miałam takie, ale beżowe, wiesz? Okay. Ale, no mogę ci pokazać, chcesz? No. Ale stwierdziłam, że jednak te ładniej do kuchni naszej białej pasują, więc wymieniłam. Nie, nie wymieniłaś, kupiłaś drugie. To się tak nie nazywa, wymieniłam. Co zrobimy z tymi pierwszymi? Ja mam kandydatkę, która bardzo się z tego ucieszy. Babcia Danusia. Na pewno się ucieszy. Nówki sztuki. Na pewno się ucieszy. Prezentujemy. To jest beżowe, a to jest takie białe, jak lubię. No jest różnica. I beżowe do babci Danusi idzie? Tak. Na czosnek, babciu Danusiu. No jeszcze tam mam różne. Przywieziemy, na ziemniaki. Przywieziemy, na pewno przywieziemy. To inna czcionka jest w ogóle, nie tylko jest inny kolor. No babci to nie różnica, mi bardziej to się podoba, więc... Babciu Danusiu, piękne, bardzo ładne. I to ładne, te beżowe też bardzo ładne. Faktycznie do nas bardziej białe, ale bardzo ładne. Dobra, szamam. Co ty masz za jakieś all inclusive na ręce? Co to? Wczorajszego eventu samochodowego. Weź sobie przesuń, bo ci do jajek wchodzi. To jest jak w skórę walne. Przestań, mysza, no. Dobra, ta scena jest inscenizowana przez Charlie. Charlie się przebrała, teraz mam do niej zapukać, ponieważ przebrała się jakoś fajnie, gdyż przyjeżdża Michael, Aneczka i Colby, bo my wychodzimy. I teraz pytanie. Mam zapukać, tak? Dobra. Nie ma nikogo, Boże. To jakieś duchy. Kurde, gdzie jest Charlie? No dobra, to idę stąd. Pokaż się. Pokaż się, ty pięknoto mała. No wujek z ciocią będą zachwyceni, naprawdę. Kto cię tak ubrał? Ja sama. Tą sukienkę dzisiaj Charlie sama, jeszcze na rozczochrane włosy sama wybrała. A dodatki? Kto wybrał dodatki? Skrzydełka, te różki? Ja wybrałam. Wszystko? Ja wybrałam to i nawet oto mama wymyśliła dwa kucyki. Też mama fajnie wymyśliła, pokaż kucyki. No przepięknie mama też wymyśliła. Dwa kucyki. No, a ja o to i o to. I obrót. Ja, piękna wróżka. Hej, ale a przyniesiesz mi moje balaliny? Podobać? Ja to mogę założyć. Boże święty, oczywiście. Inwestycja się zwraca. O, no i to się żyje, drodzy widzowie. Pomogę ci trochę.
Ale fajny kolor, dobrze wybrałem, myślisz, stylizację? No, bo ja lubię taki kolor. Tak? Lubię biały i lubię taki. No wiem właśnie, to trochę dla ciebie specjalnie to tak ubrałem. Fajnie? Jak oceniasz? Od 1 do 10? Powiem ci jak dużo. No? Na 100. Wow! No to... Na 100 miliony! O, na 100 miliony, to w ogóle, to już jest naprawdę dobry wynik. A ja ile mam? O Jezu, szkoda, nie ma takiej liczby. 100 milionów, miliardów, bilionów, trylionów. Jak chcecie to Luka ugotował, słuchajcie, zupkę ogórkową. O, to chyba zjemy. Ja nigdy tu nie byłem, to jakieś tajemne przejścia. Halinciu, jak jest? Pokaż się nam. Jak jest? Dobrze. Myśmy tutaj tak wcześniej czekali, co? Od 12? Bo gifty były rozdawane, no to wiemy. Nie? Nie. Nie. Przy okazji różne pociąg. Czyli specjalnie dla ciebie od 12? Było część osób. A jest która? 16. Sama zapyta widzów, czy mają jakieś pytania. Co się wydarzyło? Zapytała. I stąd ta piątka. Dawno nie widziałem. Największa widzka. Proszę bardzo, kochana. Dzięki. Możesz nanieść do szarlotki, tak? Jest, są jakieś cukierki? Już biorę. Kurde, moneta jest, widziałem. Ale ona nie wierzy, Martynka, że ona nie dojedzie do Charlie. Bardzo mi się... Dziękuję bardzo. Nie dość, że mamy widzki, to jeszcze ich mamy nas oglądają. To tak, jest niesamowite. To jest niesamowite. Pa, pa, dziękujemy bardzo. Jeszcze Charlie dostała kwiatki. Przekażę, dziękuję bardzo. Dziękuję. Boże, kolejne kwiatki moja córka dostała dzisiaj. Niesamowita dziewczyna. Widzicie, chyba jest dobrą dziewczynką, skoro tak każdy ją obdarza. Zabierzesz to, czy nie? Proszę bardzo. Rozumiesz? Pozdrawiamy dziadzia Jasia. I babcia. I dziadkę oczywiście. A my się widzieliśmy dzisiaj na maczy? No właśnie, no proste. Byłeś dzisiaj na maczy? Byłem.
chcę pozdrowić moją przyjaciółkę Olę, która jest dużą fanką Andziax i jest tam. Dziękuję bardzo, Hani, że zgodziła się tu ze mną przyjść. Without you by my side, I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? To odwiedził nas. Jesteśmy już w końcu razem, co? Co kupujemy? Baby. Kura z jajami. Jeszcze raz. Kura z jajami. Kura znosząca jaja, wiesz? Ale no, nie mogę jej znaleźć. Na stronie smyka, kurde no. Ja tutaj zostałem wrobiony w tragarz. Mamy tutaj prezent od naszej Wicki. I gdzie to jest? Martynki. Później pokażę w domu prawdopodobnie, jak się wyrobię, bo dzisiaj jeszcze idę na pewną imprezkę. Kwiatki. Też dla Charlie. Tam w środku mam rysunek. Bardzo dużo Charlie podostawała rzeczy. Jesteśmy już po wszystkim. W zasadzie moja żona jest po wszystkim i naprawdę bardzo dużo osób przyszło, co? A mój mąż jest bardziej zmęczony chyba ode mnie. Strasznie. Ja jestem zmęczony, chociaż do mnie tak jakby podchodziło, nie wiem, co trzecia osoba, chociaż później już tak, ale ty rozmawiałaś z każdym. Wow, naprawdę. Byliśmy w końcu. Co mi się bardzo podoba, to to, że Andrzejka dostała po jakimś czasie pytanie, czy już koniec, bo tylko tyle ileś tam musiała siedzieć, czuła ile jest osób i powiedziała, że nie, siedzimy do końca. Więc siedzieliśmy nadprogramowo, dużo nadprogramowo, po to, żeby do ostatniej osoby, żeby każda osoba mogła się spotkać z tobą. No nie, no to są takie emocje zawsze, mi cudownie było. I jakby dobrze, że zrobiliśmy początkowo tą przerwę na siku, bo ja mówię, dobra, to potrwa chyba tam z 10 przerwa. Minut czy 20, już nie chcę sikać, będzie większa adrenalina. Ja mówię, dobra, zaraz sobie pójdę. A tu mija pół godziny, godzinę już mówię, a więc mówię, przepraszam was, na 3 minuty was opuszczę. I dobrze, że to zrobiłam. Dobrze, bardzo dobrze. Wróciłam i dosiedziałam do końca. Super to są spotkania, to jest po prostu, wiecie, jak się tak nagrywa, i nawet co to za miny jakieś? I nagle się spotka z tymi wszystkimi widzami, to jest zupełnie inna energia. Ci ludzie dają taką energię. Nie. Tyle, ile mi jakichś swoich prywatnych rzeczy dzisiaj powiedzieliście, to jest dla mnie niesamowite. I przykrych, i dobrych. 3 godziny różnych osób, 3 godziny różnych historii, naprawdę prześwietne i przesmutne historie były. No super. Fajnie takie spotkania robić po prostu. Dałaś radę. Dużo osób pytało, czy uda się jeszcze przed świętami zrobić takie spotkanie. Spróbujemy. Jestem pozytywnie zmotywowana, żebyśmy zrobili takie spotkanie, nie? Jedziemy do domu? Jedziemy. Wszyscy powiedzmy, niech dzieje się magia siema. 3, 4. Niech dzieje się magia siema nara! Fajne jest to, że tutaj tyle osób dla mnie przyszło, że tyle osób chciało sobie zrobić zdjęcie, chciało autograf. Ja byłam w tym, a teraz wracam z Charlie do domu, ty idziesz tam na imprezkę, my zostajemy, będziemy mieć babski wieczór, super, kąpiel, super, Harry Potter. Chodzi o to, że życie. Takie, wiesz, dwa różne światy i super. To do ciebie, zobacz. A to jest, o to ta kura. Tylko pokażemy Charlie, co Martynka jej przywiozła. Zobacz, co ciocia ma dla ciebie. Patrz co to. Jakieś slimy. Ale to już nie na dziś, błagam. Nie na dzisiaj. Ja chcę jeszcze? Szminki. Dobra, fajnie, że szminki. Tu dostałaś od takiej dziewczynki, zobacz, taki rysunek ładny. Zobacz, co dostaliśmy od Martynki jeszcze. Ale zobacz, jedna jest dla tatusia. Tak. Ale to dzisiaj nie mamy. Dzisiaj nie jemy już czekoladek. A jedna dla mamy. To, no i super. Działa! Otworzymy kurczaka. Chyba już wysadziła, czy nie? Jeszcze nie wysadziłam. Zobacz. Zobacz. Czekaj, kurko, sprawdzimy, czy coś wysadziłaś. O, zobacz, jakie fajne luzowe. Pozwólcie, że my już sobie w swoim towarzystwie się pobawimy chwilę. Ja jeszcze idę na imprezkę. Znaczy imprezkę. Samochodem nie piję, więc po 2 godzinach prawdopodobnie wrócę, ale fajnie, bardzo się cieszę, że wychodzę. Jeśli chodzi o dzisiejsze jeszcze spotkanie, bo powiedziałem tak ze strony Angeliki, że wszystko to, że szapobadlanie, że super, ale też ze swojej strony muszę podziękować, bo naprawdę wiele osób podchodziło do mnie, fajne rozmowy, dużo bardzo zdjęć, jesteście niesamowici, naprawdę. Mamy, naprawdę, uwierzcie mi, że mamy takich widzów,
że jesteście takimi widzami, że ze świecą szukać takich, naprawdę. Nie świruję teraz, nie wazelinuję, tylko to jest szok, że podchodziliście i to wszystko było, każda jedna wizyta była bardzo emocjonalna, bardzo prywatna, praktycznie, ale chyba nikt, naprawdę nikt nie podszedł tylko tak o foto, tylko porozmawiać, zwierzyć się, zapytać o coś, naprawdę wow, 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 uwielbiam to, uwielbiam, że mamy taką społeczność, no i oby tak dalej i jeszcze raz gratuluję dla mojej żony, bo naprawdę co dzisiaj zrobiła, wszyscy byli w szoku, prosili nas już organizatorzy, że kończymy, a my tak spojrzeliśmy, Andrzejka mówi, nie, no na pewno nie kończymy, skoro tyle ludzi już czeka, ludzie czekali od 12, od 14 i mogliby na przykład zostać bez wizyty, bez spotkania z Angeliką, czy ze mną, czy z nami, tak nie może być, więc wszyscy, absolutnie wszyscy dzisiaj dostali swoje parę sekund, parę dziesiąt sekund, paręnaście. Do zobaczenia w kolejnych filmach, nie udzieje się, magia, siema, nara!